To twoje popołudnie z Radią Zachód. Spędźmy je razem. Spędźmy je razem. Kwadrans po godzinie 15:00 Czas na audycję filmy Warte Zachodu. Witają się z państwem Piotr Kuśnierz i Krzysztof Filmanowicz. Dzisiaj film na pewno Warte Zachodu, bo będziemy mówić o filmie dokumentalnym nieustannie. To jest film na temat życia i walki o zdrowie Michaela J. Foxa, popularnego w latach 90. kanadyjskiego aktora. I na początku od razu pytanie do ciebie, Krzysiek, bo razem oglądaliśmy ten film, ciekawi jestem na Twojej opinii, czy ty szanujesz jako aktora Michaela J. Foxa, czy w ogóle można go nie lubić? Bo przecież w latach 90. był bardzo popularną postacią. No, chyba wszyscy pamiętamy film Powrót do przeszłości Jedynka. Później wyzwała dwójka i trójka. Ja się wychowałem w tych filmach. Fantastyczna rola Michaela J. Foxa, Martego Mar McFly'a. Tak. No i między innymi u, u jego boku Christopher Lloyd w roli Emmeta, tego zwariowanego widać, profesorka. No i oczywiście naukowca. ten samochód, który się przenosił do DeLoren, przyszłości. Deloren? tak to się Ta, Deloren, DeLoren. Chyba, tak. chyba tak. Chyba nie zepsuliśmy tej nazwy. Tak jest. No właśnie, ten film jest. Wyjątkowy, dlatego że jest to film dokumentalny opowiadający o plusach i minusach o... bycia aktorem, ale nie tylko, bo zacznijmy od początku. Wiem, o czym chcesz powiedzieć. Chcesz zapewne powiedzieć o chorobie Parkinsona, bo tak naprawdę o tym jest ten film. Tak, dokumentalny. Tylko to brzmiało teraz, jakbyśmy mówili o powrocie do przyszłości. Tutaj zaznaczmy, że cały czas mówimy o dokumencie nieustannie, czyli historia Michaela J. Foxa. Tak jest. Michael J. Fox opowiada o sobie. O życiu, o trudach związanych z pracą zawodową, o trudach związanych ja z. Ja bym powiedział spartyce. więcej, że to jest choroba. Czy, przepraszam, nie choroba, to jest film o chorobie. O człowieku chory, chorym na Parkinsona. Mm -hmm. wyróżnia go tylko to, że jest znaną postacią, prawda? Bo taką historię można było powiedzieć o praktycznie każdym człowieku, bo każdy z nas ma jakieś trudności w swoim życiu. I wielu ludzi wokół nas choruje na takie trudne choroby, jaką jest chociażby między innymi Parkinson. Tutaj przypomnijmy, że jest to choroba, która atakuje. Środkowy, ośrodkowy układ nerwowy. Dotyczy ona tylko 1% ludzi, tak naprawdę, z całej populacji. I najczęściej chorują ludzie w wieku 40-60 lat, co nie znaczy, że na tą chorobę chorują też młodsze osoby. I tak właśnie jest między innymi z znanym aktorem Michaelem Foxem. Tak, objawia się ta choroba m.in. drżeniem kończyn, problemami z równowagą. Chociaż najczęściej dotyka seniorów, ale nie zawsze, bo tak jak wspomniałeś, Michael J. Fox. Okazało się, że u niego zdiagnozowano tę chorobę w wieku 29 lat. On długo tę chorobę ukrywał. Tak i to jest co ciekawe, chorobę zdiagnozowano u niego podczas kręcenia trzeciej części Powrotu do Przyszłości. On miał wtedy dokładnie 29 lat w 1990 roku. Przez 10 lat ukrywał tą chorobę. To mm -hmm. też jest pokazane w tym dokumencie. On tak naprawdę ujawnił tą informację przed szeroką publicznością w 2000 roku wycofując się między innymi z serialu Spin City, mm. za którego dostał między innymi... Złoty Glob w 1998 roku i w 1999 roku. Tutaj muszę zaznaczyć, że w ogóle Michael Fox jest aktorem tak naprawdę znanym w Polsce z jednej, może z dwóch, albo z trzech ról. W Stanach mhm. Zjednoczonych on jest bardziej popularny i znany z seriali, z muzykali i innych sitcomów. Tak jest. Chociażby taki sitcom więc Rodzinny, o nim jeszcze powiemy, ale przypomniałeś mi jeszcze o jednej produkcji. Ja byłem chyba za młody oglądając ten film, bo film był bardzo. Pamiętam wtedy, poruszał trudne tematy może w ten sposób. Ten film nazywał się Ofiary Wojny z tak. 1989 roku. Z Seanem Pennem, mm -hmm. partnerował mu znakomicie, odegrał rolę dramatyczną Michael J. Fox, mimo że to przecież aktor komediowy. To jest jeden z jego niewielu ról dramatycznych. Tak, film w reżyserii Briana De Palma, nie byle kogo. I dodajmy może, bo o tym też warto powiedzieć, kim jest Michael J. Fox. Mówiliśmy o tym, że grał w Powrocie do przyszłości, w Ofiarach Wojny, w sitcomach. On w tamtym roku otrzymał honorowego Oscara. Za tak. propagowanie świadomości społecznej na temat Parkinsona. On założył fundację w ogóle i zebrali ogromne pieniądze na rzecz wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu choroby Parkinsona. Także on jest takim, jakby można powiedzieć, przedstawicielem, rzecznikiem prasowym wszystkich osób, które, z których dotknęła ta smutna i przykra choroba. U Michaela J. Foxa ta choroba rozpoczęła się niewinnie, bo on w. w, w... Pamiętam, to był poranek, wstał i zauważył, że palec u ręki zaczyna mu dziwnie odchodzić w jedną ze stron. I tak nie wiedział za bardzo, co to jest. On, on oczywiście na początku nie podchodził do tego na zasadzie, że to jest coś poważnego. Ale diagnoza nastąpiła, on długo tę chorobę ukrywał. I w tym dokumencie widzimy dużo takich kawałków z jego życia, bardzo prywatnych. Co mi się podoba, to tak, z jednej strony mamy dokument, który mówi o trudnym temacie, tak? Ale z drugiej strony też nie brakuje tam elementów humorystycznych. I o tym mówię reżyser, Davis Guggenheim. Oni nie chcieli zrobić filmu e, takiego melancholijnego. Chcieli e, pokazać duszę i charakter Michaela J. Foxa, który zawsze był osobą tryskającą pozytywną energią. Tak, tam pada nawet zdanie, że nie jedno zdanie właściwie o jego potknięciach życiowych, bo mówiło się między innymi o jego pracoholizmie, mm -hmm. o, jego chorob, o jego problemach z alkoholem. Y, no, jak to samo sobie powiedział, że zdarzało mu się w życiu być, za przeproszeniem, Mogę to powiedzieć dubkiem. i mówi to tak z bardzo dużym mhm. dystansem do siebie i z przekąsem. Oczywiście pomimo, że ten film jest trudny, on jest jednocześnie budujący, dlatego że Michael G. Fox jest osobą taką, bardzo pogodną przede wszystkim, prawda? nie, tak. nie miałeś takiego wrażenia. On w tym dokumencie nawet w pewnym momencie mówi, że choroba Parkinsona to jest ciągły ból, ale on stara się o tym bólu nie myśleć, przekuć go w, w energię, której mu przecież nie brakuje. A w ogóle film zaczyna się takim, myślę, że możemy trochę powiedzieć, e, charakterystycznym ujęciem, kiedy on wychodzi razem ze swoim fizjoterapeutą, tak, no już widać, tak, że tak. nie domaga i w pewnym momencie upada, ale e, kobieta przechodzi, wita się z nim, a on do niej mówi widzisz, jak rzuciłaś mnie na kolana? Tak. Potrafi po prostu wszystko, przebudzi dobry humor, prawda? Tak, tak. I to jest naprawdę umiejętność niesamowita, bo my nie wiemy, jak każdy z nas by zareagował, wiedząc, że mamy tę chorobę, czy każdy by miał tyle pozytywnej energii, bo wiadomo, że też są momenty, kiedy mu się po prostu nie chce, jest tak. tylko Tutaj musimy też dodać, że to nie jest tylko film o jego chorobie, ale też między innymi o jego życiu, o jego karierze zawodowej, o tym, jak w ogóle trafił do świata filmu. Też dużo się mówi o jego rodzinie, o jego ojcu szczególnie. Miałem takie wrażenie, że on w swoich opowieści, opowieściach skupia się właśnie na ojcu, i tutaj musimy zaznaczyć, że jego ojciec był wojskowym w Armii Kanadyjskiej, a później był policjantem i chyba był ogromnym wzorcem dla Michaela. To był surowy ojciec, bo chyba był w wojsku z chyba tego co nie. nie, chyba nie. Właśnie ja miałem wrażenie, że on. Tak jakby zaprzeczył temu, że był surowy. On tak na początku rośnie. nie mówił, że trochę był surowy, a potem jak przyszło co do czego i powiedział: Tato chcę zrobić karierę w Stanach Zjednoczonych, bo przyszedł z Kanady, przypomnijmy. Tak. To wtedy tata zapakował go dosłownie do tak. auta. I zawiózł go. I zawiózł go. Tak. To jest też opowieść o jego żonie. Tutaj duże pokłony dla tej kobiety, dlatego że ona go w biedzie nie zostawiła, prawda? No niestety w życiu tak się często zdarza, że jedna z osób może zachorować i kończy się to na najczęściej rozpadem małżeństwa. Tutaj to małżeństwo trwa. Też jest opowieść o jego dzieciach, on ma, zdaje się, czwórkę dzieci. Tak, tak, tak. I tam jest taka fajna retrospekcja, dlatego że w trakcie opowiadania o jego historii, jak to się wszystko zaczęło, są pokazywane fragmenty filmów, ale też jest jakby taka inscenizacja, jak tam jakiś aktor się pojawia, który po części gra Michaela G. Foxa. No i co jest jeszcze bardzo mocno zaznaczone w tym filmie, to że Michael Fox jest biegaczem, bo to jest człowiek, który non-stop Biega, no stop, chodzi, szybko, 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 cały czas wszystko. W... Stąd wbędzie. przewrotny tytuł tego filmu Steel, czyli nieustannie tak. po polsku, tak? Ciągle w biegu, tak. a choroba zmieniła go, na całe szczęście nie zmieniła jego psychiki, mimo że fizycznie nie jest już tą osobą, którą był chociażby kilkanaście lat temu. Tracy Polard, bo oni wspomniałeś, to jest jego żona, on ją poznał tak. na planie sitcomu mm. więzy rodzinne. Tak. Między innymi od razu się Tam jest taka piękna scena, kiedy on jej mówi o tym. Mhm. że jest chory na Parkinsona, mhm. a ona szepcze mu tylko do ucha na dobre i na złe. Tak, tak. Mówiłeś o, tym, o tej wyjątkowości produkcji właśnie, bo ja w pewnym momencie zastanawiałem się, czy ja oglądam film dokumentalny, czy film fabularny, pełnometrażowy, obyczajowy, bo to jest, drodzy Państwo, tak zrobione, jakbyśmy oglądali fabułę. Mm -hmm. Wykorzystywane są ujęcia z wielu produkcji z udziałem Michaela J. Foxa i oglądamy to jak dobry film, w pewnym tak. momencie nawet przygodowy, tak? Mm -hmm. A to są tak naprawdę retrospekcje uwiecznione za pomocą wideo z życia Michaela J. Tak. J. Foxa. Ja to jest troszeczkę tak przekornie jeszcze dodam jedną rzecz, bo. Pewnie wielu wam rzuciło się w oczy to, że Michael Fox wygląda bardzo młodo, on we wszystkich swoich filmach wygląda zresztą młodo. Mają ma taką chłopięcą, urodę nastolatka i co ciekawe, kiedy zaczynał swoją karierę aktorską i zagrał między innymi w Powrocie do przyszłości w części pierwszej w 1985 roku, on grał tam nastolatka, ale już miał tak naprawdę 24 lata. Mhm. W trzeciej części miał już prawie 30 lat i dalej grał nastolatka, prawda? Także to jest taka jego fajna cecha, ale też fajne jest to w nim, że jest to przesympatyczna postać i takie miałem wrażenie, że chciałoby się mieć takiego kumpla jak on. Tak, a wspomniałeś jeszcze o tej pracowitości. Ja przypominam sobie oglądając ten film, że nie jest taka scena, podczas której on mówił. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że coś takiego miało miejsce, że. Codziennie dojeżdżał na dwa plany zdjęciowe. Właśnie mhm. powrotu do przyszłości i uczestniczył też w sitcomie Więzy Rodzinne, gdzie był zresztą gwiazdą, bo producenci Więzów Rodzinnych nie chcieli go puścić do powrotu do przyszłości. z tego, co ja dobrze pamiętam, poprawnie, jeśli się, się mylę, zostały rozpoczęte zdjęcia z innym aktorem, one trwały kilka miesięcy tak. i oni ostatecznie, producenci z reżyserem, doszli do wniosku, że ten facet się nie nadaje. I wrócili do producentów Więzów Rodzinnych i znowu powiedzieli, słuchajcie, musimy mieć tego Michaela J. Foxa u siebie. I o niej powiedzieć dobrze, ale on nie może rzucić pracy u nas. Więc on jechał z jednego planu zdjęciowego na drugi, kilka godzin snu i kolejny dzień i znowu praca tak. na dwóch planach. Podobna zdjęciowych. historia była też z powrotem do przyszłości. Tam początkowo grał, zagrał e, Martiego Machflaya, inny aktor, ale producenci stwierdzili, że ten aktor się kompletnie nie nadaje. to nada... właśnie o tej sytuacji no, a... mówię, o powrocie do, do przyszłości. Ach, ja zrozumiałem, że mówisz o serialu, ok? Tak, no bo to był ten czas, kiedy on już był gwiazdą więzów rodzinnych, a jeszcze nie był e, związany z powrotem do przyszłości. Tak. I tak udało się rozwiązać ten e, problem. I e, jeszcze myślę, że możemy wspomnieć postać reżysera, bo to jest wyjątkowy reżyser. On został nagrodzony Oscarem, Davis Guggenheim. Dostał Oscara za film Niewygodna Prawda z 2007 roku. To dokument o globalnym ociepleniu, ale ja go znam też z dwóch produkcji muzycznych. E, on stworzył bardzo fajny film, e, może być głośno z 2008 roku. Tam m.in. Edge występuje. Tam występuje też Jack White, tak? Z The White Stripes jeszcze wtedy. I pamiętam też film From the Sky Down. To jest dokument o zespole, YouTube, konkretnie o płycie Achtung Baby. Więc uznany reżyser. I co mi się spodobało, to jest bardzo ważne. W jednym z wywiadów dzisiaj oglądałem. Taką, taką sytuację, kiedy Davis Guggenheim powiedział: Słuchajcie, to jest poważny film, ale my nie chcieliśmy zrobić z tego Melanholi. My chcieliśmy, żeby to był film, na którym też ludzie będą się śmiać. Chyba tak. im się udało to zrobić. Tak, i wydaje mi się, że tak, że jest to też po części biografia oczywiście tego aktora, ale też jest to ogromny hołd w kierunku ludzi, którzy chorują na chorobę Parkinsona, i on uczy też tolerancji, prawda? Bo mm -hmm. ja pamiętam taką scenę, jak byłem młodszy i na moim osiedlu mieszkał pan, który. Teraz tak kojarzę, musiał mieć chorobę Parkinsona, a wszyscy się na niego dziwnie patrzyli. A tak naprawdę to są normalnie ludzie. Mm -hmm. Dotknięci paskudną chorobą, która po prostu doprowadza do tego, że no, tracą koordynację w swoich ruchach i utrudnia im to bardzo, bardzo życie. Tak Michael Fox miał też szczęście, że jest osobą bardzo znaną, prawda, i też osobą pewnie zapewne bogatą i jest mu pewnie łatwiej żyć z tą chorobą, ale no. No, robi... i ma, no i ma wsparcie rodziny, co jest bardzo ważne, tak, prawda? Tak, tak, ale robi jedną bardzo dobrą rzecz, mianowicie to, że prowadzi życie aktywne. aktywne, ale też jest aktywistą na rzecz wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu tej choroby. Tak jest. Film nieustannie, po polsku styl, hmm, historia Michael J. Foxa. Polecamy w takim razie. Bezwzględnie. Tak jest, to była audycja filmy Warte Zachodu. Zapraszamy do oglądania, do słuchania nas już za tydzień. Dziś o dokumencie nieustannie mówili Państwo Piotr Kuśnierz i Krzysztof Ilmanowicz. To Twoje popołudnie na 103 i FM.